Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale o rety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki! Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki! Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę? Wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół? I każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł! Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda. Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach. To będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację. Chodźmy do domu przygotować przebrania. Mamy tylko kilka dni, powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki. Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem. Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy, poprzedzającej karnawał, światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumów. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za muchomora, a Biedronka za kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus. Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kredkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła! Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr! Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza! Mam miecz! Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców! Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr! Zrobimy ci nowy kostium! Powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna! Zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami! Powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kredka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję, powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy? Bez czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Słoneczniki. Bartek i Basia zasadzili na wiosnę nasiona słonecznika. Podlali je i czekali na pojawienie się roślin. Kiełki zmieniały się w małe rośliny, a te w duże. Latem ukazały się przepiękne żółte kwiaty. Hurra!
Zawołali przyjaciele, gdy ujrzeli piękne kwiaty. Bartek zauważył, że kwiaty układają się w jedną stronę o poranku, a w drugą po południu. Zobacz, Basia, odwracają głowy. Ponieważ zawsze chcą patrzeć na słońce, dlatego nazywamy je słonecznikami. Gdy słońce zaszło, słoneczniki opuściły głowy i poszły spać. Następnego dnia leśnych przyjaciół obudził krzyk przerażenia. O rety! Co się stało z naszymi słonecznikami? Zapłakała Basia. Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Szlochał Bartek. Ktoś podgryzł łodygi naszych słoneczników. Matylda polała łodygi świeżą wodą, a Basia owinęła je miękkimi źdźbłami traw. Wkrótce słoneczniki ponownie się uśmiechnęły. Przyjaciele spotkali się w domku Baltazara, by zdecydować, co dalej robić. Co my teraz zrobimy? Zapytał Bartek. Ktoś musi pilnować słoneczników w nocy. Ja będę pierwsza. Odważnie zaproponowała Basia. Mała Biedronka ukryła się za krzakiem i uważnie obserwowała słoneczniki. Nie musiała długo czekać. Wkrótce pojawił się chomik i zaczął podgryzać łodygi. Basia wyskoczyła z kryjówki i krzyknęła: Sio! Zaskoczony chomik uciekł i tej nocy już nie wrócił. Następnej nocy słoneczników pilnowała Matylda, później Baltazar i Staś. Następnie przyszła kolej na Bartka. Mały ślimak usiadł cichutko za krzakiem, czekał i czekał, aż w końcu zasnął. Nie obudził go nawet chomik obgryzający łodygi kwiatów. O rety! Musiałem zasnąć i nie przypilnowałem słoneczników. Westchnął Bartek, gdy następnego ranka zobaczył smutne słoneczniki. Bartek spał, gdy chomik znów zjadał łodygi. Dlaczego jesteście tacy smutni? Zapytał doktor Sowa. Basia opowiedziała mu, co się stało ze słonecznikami. Powinniście porozmawiać z chomikiem. Poproście go, żeby nie krzywdził słoneczników. Zaproponował doktor Sowa. Tam jest! Śpi w krzakach! Bartek szepnął do przyjaciół. Hałas obudził chomika. Gryzoń przestraszył się przyjaciół, a oni jego. Musisz się bać. Chcemy cię tylko poprosić, żebyś nie zjadał naszych słoneczników. A co wtedy będę jadł? Zapytał chomik. Przyniesiemy ci mnóstwo jabłek i marchewek. Gdzie mieszkasz? Zapytał mały ślimak. Nie mam swojego domku. Odparł smutno chomik. Nie masz swojego domu? Powtórzył zdziwiony Baltazar. Zbudujemy ci dom. Basia przyniosła jabłka, Bartek nasiona, Matylda rodzynki, Baltazar liście mlecza, a Staś marchewki. Mój domek jest super! Powiedział radośnie chomik. Dziękuję, że przynieśliście mi jedzenie. Chomik nie musiał już zjadać łodych słoneczników. Do końca lata kwiaty uśmiechały się do Bartka, Basi i ich przyjaciół.